Buongiorno, buongiorno a tutti z Włoskiej Akademii Szefów Kuchni, Mille Sapori Plus i FMB. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak prosto można przyrządzić girasoli di polpo e patate. Jak widzicie, nasze gran girasoli to są okrągłe, w przetłumaczeniu okrągłe, duże słoneczniki. Farsz jest dedykowany pod gastronomię. Jest to naprawdę petarda smakowa. Na jedną porcję wystarcza 5 takich girasole. Wrzucamy do wrzącej wody, posolonej oczywiście. I teraz przygotujemy bardzo szybki sos. Girasole będzie się gotowało przez mniej więcej 5 minut i będą al dente, a my zrobimy w tym samym czasie, jak nie wcześniej, sos do tego. Bierzemy czosnek, zgniatamy go delikatnie, wrzucamy na naszą patelnię krople olio d'oliva extravergine bio levante, odpalamy naszą patelkę, wrzucimy do środka świeże pomidorki, posolimy, wyjdzie z nich wspaniały sok. W tym momencie, jak się kreuje taka kremowość z pomidorków, dokładamy poszatkowaną cykorię, mieszamy wszystko razem i już możemy wyłączyć nasz sos. I jak zwykle, żeby nie zapomnieć później, to w tym momencie właśnie wyciągam czosnek, żeby nie został i nie zmieszał się z naszymi ravioli. Nadał smaku i jego praca jest skończona na ten moment. Nasze ravioli już po 5 minutach są perfekcyjnie ugotowane. Przekładamy je na naszą patelnię z naszym szybkim sosem. Niech nasze ravioli się teraz podgotują z naszym sosem. Przekładamy wszystko na nasz talerz. Układamy nasze ravioli i nasz sos tutaj na środek z cykorią, z pomidorkami. Przekładamy wszystko na samą górę. Proszę bardzo. I teraz na nasze ravioli, jeszcze na samą górę, dodamy trochę ricotta salata. Biopek, zobaczcie, piękna, wspaniała, słona sycylijska ricotta. Giro d'olio extravergine na górę i nasze danie jest gotowe. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Są tu kawałki w całości ośmiornicy. Słuchajcie, sam farsz to jest petarda, a sos, który zrobiliśmy do niego, wow. Muszę przyznać, że połączenie smakowe jest dosłownie idealne. Czuć tą śmiernicę, czuć tu ziemniaka. Ten farsz dosłownie wymiata, a ten sos jeszcze podnosi te smaki tego farszu. Coś wspaniałego. Alla prossima!